Siemanko, teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Bina. Zaczynamy drugi sezon, więc tak jak widzicie, zadania sezonowe zostały wyzerowane, ponieważ zaczyna się nowy sezon. Zadania nie zostały zmienione, są takie same jak w tamtym sezonie, czyli 3 asysty, 3 gole, 450 minut zagranych w sezonie, 1 man of the match. Pamiętajmy, żeby ten potencjał został brany pod uwagę, te minus 2 lub plus 2, musimy zagrać minimum 5 meczów w sezonie. No i lecimy z drugim sezonem, zaczynamy oczywiście od treningów, tym razem potrenujemy sobie dribbling. No i zobaczmy, no już mamy 18 dribblingu i poniłane piłką. Mamy kolejny trening, znów trenujemy dribbling. No i mamy już 19 dribblingu oraz panowania nad piłki. No dojdźmy tutaj do 20, chociaż w tych dwóch statystykach na razie. Kolejny trening przed nami, szybka symulacja. No i już prawie mamy to 20. Mamy pierwszy mecz turnieju przedsezonowego. Gramy ze Spezią, no myślę, że tutaj o wiele lepsza drużyna od nas. No ale mamy remis 1-1. No i kolejny trening przed nami. No i mamy już 20 driblingu oraz panowania nad piłką, więc następny raz zmienimy trening. No i przed nami drugi mecz w turnieju przedsezonowym. My znów nie jesteśmy na liście, a nasza drużyna przegrywa aż 5-0. No i mamy trzeci mecz tego turnieju. Nas znów nie ma na liście, a nasza drużyna przegrywa 3-2. Mamy kolejny trening, jak na razie nie mieliśmy żadnej oferty, która do nas przyszła tutaj, żeby opuścić drużynę na wypożyczenie ani na transfer w tym sezonie, więc jak na razie zapowiada się na to, że zostaniemy w Salford, no ale jeszcze mamy dużo czasu w tym okienku. Kolejny trening przed nami, znowu będziemy trenować sobie centry, no ale to nam dużo nie daje, no niestety. No i mamy pierwszy mecz w lidze tego drugiego sezonu, no i nasza drużyna remisuje 0-0. Kolejny trening przed nami, znowu będziemy trenować sobie centry. Zróbmy chociaż tutaj, żebyśmy mieli 15 tego podkręcenia. Następny przed nami, tym razem w Carabao Cup. Nas oczywiście nie ma na liście, już się przyzwyczailiśmy do tego. A nasza drużyna wygrywa 3-1 w Swansea, no dobry występ. Kolejny mecz w lidze, znów musimy symulować, a nasza drużyna wygrywa 2-0. No i po tym meczu mamy kolejny trening, symulujemy. No i już do środkowania mamy na poziomie 13, więc już blisko jest do tej 15. Kolejny mecz w lidze, no oczywiście znów poza składem, a nasza drużyna remisuje 1-1. Następny mecz w lidze, znów nie ma nas w składzie, a nasza drużyna przegrywa 4-0. No i kolejny trening, znów możemy tutaj sobie trenować te dośrodkowania, no podkręcenie już prawie na tym 15 poziomie. Mamy następny mecz w Carabao Cup. No oczywiście znów poza składem, a nasza drużyna wygrywa 3-1. Następny mecz w lidze, tym razem gramy Stevenage, nas oczywiście nie ma na liście, a nasza drużyna remisuje 1-1. Możemy zrobić kolejny trening, no ale jeszcze nie ma 15 tych dośrodkowań niestety. No niestety mamy ostatni dzień okienka transferowego, nie doszła do nas żadna oferta na wypożyczenie. Więc prawdopodobnie zostaniemy jeszcze w tym klubie, no i chyba będzie ciężko, aby tutaj zagrać jakiekolwiek spotkanie, ale jeśli będzie oferta w trakcie sezonu, to i tak odchodzimy, to jest jakby kontynuujemy to aż do okienka zimowego. Po okienku zimowym, no jakby wracamy do zera, no ale prawdopodobnie nie zagramy w ogóle w tym sezonie, więc znowu będziemy musieli odejść na wypożyczenie. No i doszliśmy do ostatniej godziny. No oferty dla nas cały czas nie ma. No i wychodzi na to, że zostajemy jeszcze w tym sezonie w Salford. A przed nami kolejny mecz w lidze. Symulujemy, no i zobaczmy, czy nasza drużyna, no niestety, nasza drużyna przegrywa 3-2. Możemy robić kolejny trening. No i to już ostatni trening na dośrodkowaniach, bo już mamy aż 15 podkręcenia, więc następny zmienimy. Ale teraz mamy następny mecz w lidze. Zobaczmy, co nasza drużyna tutaj zrobi. No i przegrywamy 2-1 niestety. Następny mecz w lidze oczywiście poza składem. No i zobaczmy, nasza drużyna remisuje 2-2. My mamy kolejny trening. Tym razem może potrenujmy sobie rzuty karne, żeby dojść z nimi do 20. Jesteśmy jednak napastnikiem, więc powinniśmy umieć wykonywać rzuty karne. Mamy następny mecz w lidze. Znów musimy symulować, a nasza drużyna wygrywa 1-0. Mamy kolejny trening, znów trenujemy rzuty karne. No i mamy już na poziomie 13, więc aż 2 punkty w górę. Mamy następny mecz w Carabao Cup, tym razem nasza drużyna gra z Evertonem. Niestety my jak zwykle siedzimy na trybunach, a nasza drużyna przegrywa 3-1, no mogliśmy się tego spodziewać. Następny mecz w lidze, nas znów nie ma na liście, a nasza drużyna przegrywa 2-1, no ciężko jest w tym sezonie, żeby coś wygrać, widzę.
mamy kolejny trening, znów trenujemy rzuty karne, no i już skakują na 14 poziom. Kolejny mecz w lidze, no i zobaczmy, co nasza drużyna tutaj osiągnie. No osiąga znów przegraną 3-2. Zróbmy sobie tutaj następny trening, symulujmy. No i nasza ocena ogólna wskakuje już na 15, więc mamy pierwszy progres w tym odcinku. Kolejny mecz, tym razem Puchar, Papa John's Trophy, nasza drużyna gra z Leyton Orient. No i przegrywamy 3-1, no naprawdę nie idzie nam nic w tym sezonie. Następny mecz, tym razem w lidze, znów musimy robić szybką symulację, a nasza drużyna remisuje 2-2. Robimy kolejny trening, znów trenujemy te rzuty karne, ale bez progresu. Przechodzimy do następnego meczu w lidze, zobaczmy, czy tym razem nasza drużyna da radę wygrać, ale niestety znów przegrywają 3-1. Możemy zrobić kolejny trening, znów trenujemy oczywiście rzuty karne. No i już mamy je na poziomie 16, a wykończę je na poziomie 28 już. No i kolejny mecz w lidze, nas znów nie ma na liście. Nasza drużyna przegrywa 3-1, no naprawdę bardzo słabo im idzie. Mamy kolejny trening, no niestety w tym odcinku zbyt dużo się nie dzieje. Straciliśmy miejsce w składzie, a nikt nie chciał nas wypożyczyć, no i naprawdę jest ciężko w tym sezonie. No i kolejny mecz ligowy, czy tym razem może nasza drużyna da radę wygrać to spotkanie? No niestety tylko remis 1-1, ale już jest jakiś progres. No i robimy kolejny trening, trenujemy cały czas te rzuty karne. Próbujemy być jak najlepsi w tym aspekcie, no ale powoli to idzie, no. Kolejny mecz, tym razem Emirates z FA Cup. No i znów nasza drużyna tutaj musi spróbować wygrać, no ale jak zwykle przegrywają, tym razem 2-0. Robimy kolejny trening, no i nasze rzuty karne już skakują na poziom 17, więc już bliżej do tej 20. Następny mecz pucharowy, tym razem Papa John's Trophy. No i zobaczmy, co nasza drużyna tutaj osiągnie. No osiąga przegraną 2-1, no niestety naprawdę jesteśmy chyba jedną z najgorszych drużyn w tym sezonie, jak nie najgorszą. Kolejny mecz przed nami, wracamy do spotkań w lidze, a nasza drużyna przegrywa 5-1, no naprawdę pogrom. Zróbmy kolejny trening, oj nic nam on nie daje niestety. Kolejny mecz w lidze, nas oczywiście nie ma w składzie, a nasza drużyna przegrywa 2-1, no musimy jak najszybciej odejść na wypożyczenie, myślę. Kolejny trening przed nami, znów trenujemy rzuty karne, no wykończenie wskakuje już na poziom 30, więc naprawdę dobrze, no ale rzuty karne powoli idą do przodu. No i następny mecz przed nami, my cały czas nie dostajemy szans, już trener totalnie nas skreślił, ale nasza drużyna zwycięża to spotkanie 2-1, no niesamowity sukces. Następny mecz w lidze, no i znów jesteśmy na trybunach, a nasza drużyna wygrywa 3-2, no czyżby coś się odblokowało w nich? Robimy następny trening, no i rzuty karne znów, tutaj podnosimy o 1, już są na poziomie 18. Kolejny trening, znów trenujemy rzuty karne oczywiście, no i wykończenie wskakuje już na poziom 31, więc już zaczyna to dobrze wyglądać. A teraz mamy kolejny mecz w lidze, no i zobaczmy, co nasza drużyna tutaj da radę osiągnąć, no i wygrywają 3-1, no. Myślę, że tutaj naprawdę wskoczyli w dobry rytm nasi zawodnicy. Następny mecz w lidze z Leyton Orient, no i wygrywamy 3-0, no. Niesamowita passa nagle tutaj się dzieje w naszej drużynie. Możemy robić kolejny trening, ale no, nic on nam nie daje. Następny mecz przed nami, a nasza drużyna przegrywa 3-2, więc znów wracają na tory przegranej. Robimy następny trening, już coraz bliżej jesteśmy do tych 20 punktów w rzutach karnych. Na razie mamy ich 19. Robimy kolejny trening, znów te rzuty karne. No i wykończenie wskakuje na poziom 32. Kolejny mecz w lidze, a nasza drużyna wygrywa 2-1. Kolejne spotkanie w lidze, oczywiście my znów na trybunach, a nasza drużyna remisuje 1-1. Mamy następny mecz, znów jesteśmy oczywiście na trybunach, nasza drużyna remisuje znów 1-1. No nie tak ten sezon miał wyglądać, już wchodzimy w styczeń, więc zaczyna się okienko transferowe, no a my cały czas, no nie zagraliśmy nawet w tym sezonie, no zobaczmy tutaj, mamy już zaraz 1 stycznia, a my nie zagraliśmy ani minuty w tym sezonie, no oby tutaj ktoś się po nas zgłosił na wypożyczenie. No i gramy następny mecz w lidze, pierwszy mecz styczniowy, a nasza drużyna remisuje 2-2. Robimy kolejny trening, no ale jeszcze te rzuty karne nie wskoczyły na 20, no niestety. Kolejny tydzień mija, kolejny mecz przed nami, a dla nas żadnej oferty nie ma, a nasza drużyna znów remisuje 2-2. Symulujemy następny raz trening, no i w końcu te rzuty karne na poziomie 20, więc będziemy mogli zmienić trening na następny raz. My mamy kolejny mecz, my oczywiście znów jesteśmy poza składem,
No i nasza drużyna wygrywa 2-1. No i możemy zrobić kolejny trening, ale zobaczmy, jaki sobie tym razem zrobimy. Może pójdziemy w strzelanie do celu. Spróbuję tutaj wszystko osiągnąć na 30. Zobaczmy, jak nam pójdzie. No niestety nic nie ulepszamy po tym pierwszym treningu. No i następny mecz. No i znów jesteśmy oczywiście poza składem. A nasza drużyna remisuje znów 2-2. No, następny trening. No i zobaczmy, nasza ocena ogólna wskakuje już na poziom 16. No i niestety to już ostatnie godziny okienka transferowego, oczywiście tego styczniowego. No i nikt się po nas cały czas nie zgłasza, więc no może być ciężko. Myślę, że w tym sezonie już nie zagramy. No ale nadal będziemy trenować, nadal będziemy próbować się polepszyć. Aż może w końcu ktoś zdecyduje, że chce nas zobaczyć w swoich szeregach. No ale niestety na razie to nie zapowiada się zbyt dobrze. Ale nie zapomnij, że mamy na razie tylko 14 lat, więc jeszcze mamy czas, aby nasza kariera wypaliła. Początki często są ciężkie, jest tego dużo przykładów, chociażby Lewandowski, który naprawdę miał ciężko z początkami, a dobrze wiemy, jak skończył, jeden z najlepszych na świecie. No i niestety mija ostatnia godzina, a my zostajemy dalej w Salford City. No i niestety po tym odcinku nie zmienia się żadne z naszych zadań, bo nie zagraliśmy nawet minuty. Tak samo jak się zmienia nasz bilans w karierze, cały czas mamy zagrane 5 spotkań, 2 wygrane, 1 remis, 2 przegrane, 1 asystę. W związku z tym, że nie zagraliśmy nawet minuty, no to nasza pozycja na następny sezon póki co się nie zmienia, bo 0 minut zagranych, no to pozycja zostaje taka sama co w poprzednim sezonie. No i to już koniec tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górę. Dzięki za oglądanie, cześć!